Dzisiaj też to wszystko podobnie jak z Pilsa, to Obrzegi nie zaczęło się najlepiej. Straciliśmy pierwszy bramkę, a później tych losów nie udało się odwrócić, choć wydawało się, że po tej bramce na 1-1 będzie podobnie. A dlaczego nie było? Bo nie strzeliliśmy drugiej bramki. Zagraliśmy bardzo słabo. Zagraliśmy poniżej posadzki w muzeum. No niestety, to nie do przyjęcia jest absolutnie, jeżeli chodzi o naszą grę. Oczekiwania sami wobec siebie mamy duże, a wyszło katastrofalnie, tak? Ja mogę jedyne co zrobić, to przeprosić w imieniu swoim i drużyny za to, co kibice dzisiaj musieli oglądać, bo to było słabe. Gdybyśmy mieli jednak szukać pozytywów, no to wydaje się, że to wejście Marcina Pieńkowskiego bardzo mocno rozbujało nam tą lewą stronę. Czy mógłby Pan zdradzić może, dlaczego zmienił Pan jednak kilku zawodników przed tym spotkaniem w stosunku do tego, co było z Pilicą? Czy to też wynika z natężenia meczów, które teraz mamy? Po to mamy taką kadrę, żeby korzystać z wszystkich zawodników. Jeżeli bym tych zawodników nie wykorzystywał, to pokazałbym, że nie mam do nich zaufania. A to nie tak powinno wyglądać. Są z nami w drużynie, więc ja im ufam, że są w stanie pomóc w tym momencie, w którym trzeba. Tak naprawdę skończyło się źle i absolutnie bym tutaj nie zganiał na poszczególnych zawodników, czy na zmiany, czy na cokolwiek innego. No, ja ponoszę odpowiedzialność za wyniki drużyny i dzisiaj podjąłem takie decyzje kadrowe w przekonaniu, że nie zmienią one obrazu naszej gry, albo inaczej, jakość będzie nadal taka sama i tutaj absolutnie, tak jak mówię, ja odpowiadam za to wszystko i kropka. Czy można powiedzieć, że zabrakło szczęścia, bo sytuacje wydawałoby się, że chyba stworzyliśmy ich więcej niż Mamry i przy takiej 100% skuteczności pewnie nawet moglibyśmy ten mecz wygrać, ale czego dzisiaj tak naprawdę zabrakło? Właśnie tego może wykończenia, może czasami jakiegoś pomysłu na rozegranie tej akcji, bo też momentami wolne tempo rozgrywania tych akcji. Ja bym się, myślę, że nie chciał tutaj zbytnio nad tym wszystkim rozczulać, bo to nie ma najmniejszego sensu. My przegraliśmy mecz, bo graliśmy słabo. Graliśmy tak, że przeciwnik mógł się ze wszystkiego wyratować. No i myślę, że tutaj za bardzo nie ma o czym rozprawiać. Czy my powinniśmy grać szybciej, czy powinniśmy grać lepiej. No, umówmy się, że zabrakło dzisiaj jakości do tego, żeby pokonać Mamry Giżycko. Nie potrafiliśmy strzelić bramki, nie potrafiliśmy stworzyć widocznie, albo inaczej, stworzyliśmy za mało sytuacji, żeby ten mecz wygrać. Ja myślę, że tutaj za bardzo nie ma co kopać leżącego. Przegraliśmy mecz i źle mi z tym, myślę, że wszystkim z tym źle i trzeba się szybko z tego otrząsnąć, bo w sobotę jest następny mecz i trzeba w nim zrobić 3 punkty. No tak, Mamry w pierwszej połowie strzelili bramkę. Do przerwy wygrywali, no po przerwie chcieliśmy odrobić straty, udało nam się strzelić w miarę szybko bramkę, natomiast za chwilę tracimy drugą i znowu musimy gonić wynik, przez co znowu jest trochę takiej niepewności u nas w tym, co robimy. No mamy tą drugą sytuację i kolejne, których nie strzelamy, no i tutaj mamy ten ból głowy, że to nie wpadło. Sporo tych swoich rajdów lewą stroną, rozumiem, że to jest też takie wytyczne od trenera i to jest to fakt, że nie boisz się tych pojedynków jeden na jeden, masz takie wytyczne, rozumiem, do gry. Znaczy, ja chcę dawać na boisku to, co najlepsze. Wiem, że na boku mogę sobie pozwolić na tą grę jeden na jeden. Staram się przez to stworzyć sytuację i dograć chłopakom piłkę, żeby mieli jeszcze łatwiej strzelić bramkę. Chyba najlepszy sposób, żeby zapomnieć o tym meczu, to fakt, że już za 3 dni gracie mecz w Radomiu. Jaki plan na to spotkanie? No tak, no za 3 dni mamy kolejny mecz. Musimy sobie to wszystko poukładać w głowie przede wszystkim. No i w sobotę nie mamy innego wyjścia, jak zdobyć 3 punkty.